motoryzacji, niekoniecznie tej znanej z kolorowych magazynów. Zmotoryzowanych podróżnikach. W motorsporcie dla każdego. W garażowych wzlotach i upadkach. Ze zmrużonym okiem opowie Autoironia. W każdą niedzielę o 18. I wybiła godzina 18 w punkt. Wchodzimy, mrużymy oczy, bo ze zmrużonym okiem będziemy opowiadać przez najbliższą godzinę. Jest z nami Moto Kamil. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Moto Kamil. Siemano, prosto z... Ty jesteś z Bydgoszczy czy z Torunia w końcu? Nie no, ty teraz wojny zacząłeś. Nie zaczynajmy kontrowersyjnie z Bydgoszczy, rzecz jasna. Oczywiście. Jest z nami Moto Kamil. Ja się nazywam Dawid Trzybiński. Realizuje nas Patrycja... Po dosłownie piosence powiem wam, jak się nazywa, bo po prostu wypadło mi z tego wszystkiego z głowy. Cały czas w pośpiechu, królowe Jadwigi zakorkowane, ale walczymy przez najbliższą godzinę. Ruszamy. Słuchacie Autoironii w Radiu Afera, jest z nami Moto Kamil, a ja spieszę poinformować was, że realizuje nas Patrycja Walczak i będzie z nami do godziny 19. Pokazała okejkę, także nie jest obrażona na mnie. Nowa Toyota Camry, Kamil. Dokładnie, bardzo długo, w sensie ja na przykład czekałem dosyć długo na ten samochód, 14 lat nie był u nas w Europie i w końcu trafia, teraz nie wiem, Toyota zrobiła taki mały roadshow i wozi jeden swój taki egzemplarz demonstracyjny do takich prezentacji statycznych, można było ją oglądać w salonach, ja miałem okazję właśnie teraz się przejść u nas w Bydgoszczy. No samochód przedprodukcyjny, ale on niby ma zastąpić teraz Avensisa. Mhm. I szczerze powiedziawszy, no to jest taki flagowiec, jeżeli, nie wiem, ty byłeś, Dawid, w Ameryce, to domyślam się, że no, to jest taki po prostu porządny samochód do jeżdżenia z punktu A do punktu B. No, taki bez jakiejś, spójny, koherentny, tak. Bez jakiejś większej filozofii i tutaj... Ja na przykład no, się zastanawiałem, mówię, fajny samochodzik, taki coś w stylu wziąć sobie na leasing. Jedyny taki minus dla fana BMW czy też Lexusa to jest to, że tam mamy tylko napęd naprzód, ale niestety u nas w Europie będzie tylko jedna wersja hybrydowa. Znaczy, no, u nas... Niedobrze i niedobrze, wiesz. Znaczy, dobrze i niedobrze, no niestety, no 3,5-litrowa V6 nam ucieknie, na którą już narzekałem, wszyscy fani też wiedzą, bo w Lexusie nie ma tej 3,5-litrowej V6. No u nas ta jednostka 2,5 silnik benzynowy wolnostący plus elektryczny jest dosyć znany, na przykład z RAV4 nowej. No ja myślę, że to może być ciekawy samochód, on jest z tyłu, faktycznie on ma dużo takiej możliwości personalizacji, jeżeli chodzi dla pasażerów, regulacja siedzeń. Ciekawy samochód, ale czy jego można, jakby jest konkurentem bezpośrednio kultowego Passata i tak dalej, no nie wiem. Chyba też za mała ilość tych wariantów, tylko jeden wariant silnikowy, nie? No jeden, ale dobry myślę, bo ta hybryda, ten elektryczny silnik jest spięty... Z ECVT. Okej, dobra. No to trochę... Trochę nam to psuje, ale jeśli chodzi o wyposażenie, to tak powiem szczerze... Nie, to jest... Wiesz, odpuśćmy ten silnik i pójdźmy do wyposażenia i myślę, że tutaj naprawdę, wiesz, jakby... Znaczy, ja osobiście, jak miał tak wybierać sobie na takie daily do swojego tam Lamborghini i tak dalej, no to na pewno bardzo, bardzo fajna jest to propozycja dla mnie. Takie, to jest taki samochód do powolnego takiego toczenia się, tak? Ja tam dla mnie to nigdy Toyota nie była jakimś synonimem dziadkowozu, ale nie, no to jest coś innego, tak? No, znaczy... na pewno przedstawiciele tego nie wezmą z racji tego, że tam jest chyba prędkość zawsze ograniczona, nie wiem, jakoś jest ograniczona w tych hybrydach do 180-190, więc no tam... No wiesz, ale tak naprawdę w takim codziennym, takim samochodzie na co dzień, tak zwanym dupowozie, to nie jest ci potrzebne więcej. Znaczy, o właśnie, chciałem, nie wiedziałem, czy mogę użyć tego słowa. Tak. No to właśnie tak chciałem podsumować. Camry zawsze była dla mnie takim fajnym dupowozem. Tak. Ja ostatnio widziałem w ogóle Camry, nie wiem, która to jest generacja, bo tak szczerze powiedziawszy, jakby zawsze miałem z tym problem, ale widziałeś, ładnie. To jest trzecia generacja. Tak, zastanawiałem się dwa lata temu przed swoją E30, ją można cały czas kupić za, no teraz trochę poszły do góry ceny, z racji tego, że ich też nie jest dużo. No nie jest dużo i to zawsze był import w tych akurat wersjach. Tak, nie? Ale jeszcze, wiesz co, przeglądałem oferty właśnie Lexusa ES-a, swoją drogą, który jest bliźniaczy. Oczywiście Lexus naprawdę to jest szczególnie, bo właśnie a propos też wchodzi nowy Lexus, który był też w Paryżu, o czym zaraz powiemy. Lexus ES zastępuje GS-a u nas, to jest osobny model w Ameryce i będzie miał dokładnie ten sam silnik, no ale oczywiście wyposażenie, jakość wykonania, no to tak, będzie tak. Naprawdę poziom wyżej, więc jeżeli ktoś myśli, że Toyota i Lexus to jest trochę droższa Toyota, to naprawdę się myli. No i z tym was zostawimy.
Lexus tak, czy Mercedes? Lexus czy Mercedes, właśnie. Ale słuchajcie, tak sobie myślę, że generalnie ten standard amerykański można na różne sposoby rozumieć i negatywnie, i pozytywnie, ale jeśli chodzi o wyposażenie, to zawsze standardy amerykańskie były wyższe. Tak, tam akurat jest wysoko, jedynie co czytałem, jest taka mała, śmieszny brak, że niby w najbogatszej wersji, tak przynajmniej czytałem, nie będzie tego asystenta martwego pola. No to jest trochę, ale no to jest dla mnie osobiście to jest pierdoła, ja mam zegarek zamiast obrotomierza, więc ja się cieszę, jak mogę sparować swój telefon z Bluetoothem, więc no, jest. No więc właśnie. Także myślę, że ta Camry, która teraz wejdzie do Europy, no po prostu jakby przyniesie nam amerykański standard wyposażenia, niekoniecznie spasowania, bo to by było złe. No i przy okazji możemy ratować misie polarne z tym niebieskim znaczkiem Toyoty. Tak, od razu jeździ się lepiej i sumienie czyste i powietrze w sumie chyba hashtag też. Wege. Hashtag wege. Lecimy dalej. Słuchacie Autoironii w Radiu Afera. I teraz coś, o czym w zasadzie długi czas rozmawialiśmy. Nowa trójka, dokładnie, czyli w zasadzie taki kultowy, nie wiem, reprezentant BMW, bardzo dobrze sprzedający się ponoć w Europie i u nas też, przynajmniej tak teraz czytaliśmy. Targi w Paryżu, na zmianę odbywające się z Frankfurtem, właśnie teraz miały miejsce w Paryżu. No i BMW zaprezentowało nowe BMW serii 3, oznaczenie G20, no i raczej to jest taka ewolucja z poprzedniej generacji. Według mnie, tam ten samochód po prostu zmienił troszeczkę design, jest, nie wiem, chyba jakieś 8 cm dłuższy od tego poprzedniej generacji. Mhm. No wiadomo, no jest interfejs bardziej taki scyfryzowany, teraz mamy te takie, jak zamiast standardowych liczników są te takie wyświetlacze, które są znane. Ten kokpit generalnie przypomina dosyć, bardzo teraz podobny jest do nowego BMW X5 czy Z4, one generalnie w tym samym czasie zadebiutowały. A ta Z4, no już jakiś czas temu rozmawialiśmy na ten temat z chłopakami tutaj właśnie w audycji. Oj, ta Z4 robi, nie? Tak, a warto też dodać, że właśnie Z4, tutaj nawiązując, to jest też protoplasta dla Toyoty Supry, która ma się teraz odrodzić. Tak. Znaczy będą tam oczywiście silniki i tak dalej. Tutaj też wyciekła ponoć informacja, znowu kontrowersyjna, że a propos właśnie w Suprach, skrzynia manualna nie ma być na starym kontynencie, chyba w Stanach też i gdzieś, nie wiem, na Bliskim Wschodzie. I co, wszędzie automaty? Znaczy, czy w Stanach ma być manual, znowu jakaś taka dziwna sytuacja, że u nas nie ma być manualnych skrzyni. Oczywiście tam jeszcze zarząd Toyoty jeszcze tego nie potwierdził oficjalnie i to też troszeczkę będzie taka kuriozalna sytuacja, jak na przykład mieliśmy BMW E60 M5 z kultowym silnikiem V10 wolnosącym. I jeżeli, nie wiem, się orientujesz, to właśnie tam tylko na Stany Zjednoczone była wersja z manualem. Co prawda to ponoć był manual wyciągnięty z wersji 5.4.5, więc nie należy do jakichś tam super. Ale mimo jednak wszystko, manual. No tak, oczywiście wśród Amerykanów pewnie to podnosi prestiż, a nie jak u nas, gdzie już, jak ja powiem słowo manual, no to jest wyśmiewany, bo już dzisiaj większość osób patrzy na statystyki i że to nie ma sensu, że no, my jesteśmy chyba, jak oni idą w manuale w sportowych samochodach, to my idziemy w automaty. Odwrotnie zupełnie. Nie? No bo to nawet widać, nie wiem, jest chyba Corvette ZR1, taki ten najmocniejszy model. Teraz, nie wiem, mogę się pomylić, z kompresorem. Ma ponad chyba 700 koni i to jest chyba najmocniejszy prawdopodobnie samochód z manualną skrzynią, siedmiobiegową. Zobacz. Może jeszcze takie dwa słowa. Tutaj. O tej trójeczce. Tak, o tej trójeczce. No, przód dla mnie jest osobiście, na przykład, jeżeli mam się tutaj troszeczkę nad designem rozwoić, to przód jest troszeczkę podobny do nowej piątki, ale to też nie jest żadne nowe spostrzeżenie, bo wszystkie BMW-ki generalnie, trójka, piątka czy siódemka są do siebie podobne. Tutaj, jeżeli taki też zwolennik marki Lexus, warto nadmienić, znaczy to nawet nie tyle, że ja to zauważyłem, ale widziałem od razu internet, z tego się troszeczkę śmiał, że tylne lampy nawiązują do Lexusa IS-a czy też RC. No, tak przynajmniej internauci. O nie, ale to jest mocno naciągane. Ale to jest takie, wrażenie, wiesz, no tam już widziałem niektórzy, to według mnie samochód dosyć ciekawie się prezentuje. No, tak, no i ty wiesz, no trójka rośnie cały czas. Tak. Ja nawet nie wiem, ile ona teraz już mierzy dokładnie, ale pewnie to, jeżeli porównamy do mojej 30, to będzie jakaś kolosalna różnica. 20 centymetrów, nie mam pojęcia. No prawie 5 metrów. 5 metrów? Tak, 4709 mm długości. 4700? 709, tak. To jakby było 4900, to by była tak gdzieś już na pograniczu serii 7, na przykład T32.
No, ale no tak, wszystko... no te samochody na przestrzeni lat tak. rosną, nie? To prawda. No, ona jest gdzieś już chyba gdzieś na poziomie, nie wiem, poprzednia generacja trójki już jest gdzieś na poziomie, była BMW 39 serii 5, no to... Gdzieś tam widziałem, że ludzie się burzą, że po raz pierwszy w historii w ogóle BMW ten silnik diesla nie jest mocniejszy niż w poprzedniej generacji, nie? Też słyszałem, że ludzie się właśnie tak, burzą. Tak, ale to wydaje mi się, że to w ogóle wszystko sprowadza się, nie wiem jak się nazywają teraz te takie przepisy, normy, jakieś spalin, teraz afery były takie. No. To na przykład też warto tutaj taki mały news, że Mercedes AMG Fordor, tak? Dobrze mówię? GT Fordor. No, czterodrzwiówka GT, Była polska. Generalnie ten samochód już był dopuszczony do ruchu, bo też oficjalna prezentacja była... Gdzieś w Koszalinie w ogóle jeździła już ten... Tak, ale one już były normalnie dopuszczone jakby w Stanach i to przez te właśnie generalnie jakieś tam chore pomysły, nie wiem, Unii Europejskiej czy tam kogo, że zatruwamy znowu, zabijamy te misie polarne, no nie dopuściła, żebyśmy mogli troszeczkę się już pobawić fajnym samochodem. No nie, no to prawda. No ale wiesz, jakby od zawsze jest tak, że ta stary kontynent ma bardziej wyśrubowane te normy spalinowe. No tak, dlatego właśnie nie mamy tej V6 w Camry, Otóż to prawda. No. Na przykład, tu jeszcze na przykład warto z Paryża tak wspomnieć, to na przykład... Ten Paryż, to myślę, że ruszymy jakby za momencik, a póki co... A no dobrze, panie redaktorze. Ty jesteś panem, ja jestem panem radiowcem, jesteś panem redaktorem. No ja jestem panem redaktorem, Dokładnie. Ja jestem panem redaktorem YouTube'a i wszystkiego. Ale co, dajemy okejkę BMW serii 3 nowej i dajemy, jak to popularny bloger internetowy mówi, klocek chce to, czy niekoniecznie? No wiesz co, z 3-litrową rzędową szóstką w manualu pojeździłbym. Dobra, to pod takim po prostu, słuchajcie, znaczy, ja bardziej może tak ze swoich takich zboczeń jeszcze, to tylko powiem, że ja tylko mam nadzieję, że się coraz bardziej poprawiam w jakości wykonania, bo naprawdę od BMW E60 E65 jest mega spadek. Ale i tak myślę, że trzecia seria skończyła się na E30. No będę miał może słuchać, znaczy mój jeden z moich fanów ma okazję słuchać tej audycji, no może w tym tygodniu będziemy realizować test E36, też 316. Słuchaj, jak ma na imię kolega? Karol. Karol, słuchaj, na E36 się skończyła BMW serii 3, tak. No, ja nie wiem, ja nie jeździłem, byłem wożony na torze E36. Ale tak, Darek też, nasz wspólny kolega ma E36 właśnie, 328. Ale w automacie. To boli, to prawda, ale ten samochód naprawdę robi robotę, a jak wysiadasz z niego i słyszysz ten dźwięk, jak to jest. R6, no Mercedes do tego wrócił teraz do R6. Nie wiem, widzisz, jestem, bo ja teraz jestem miłośnikiem samochodów spod znaku błyskawicy. Opel, słuchajcie. Znaczy się, jeżeli ktoś tam śledzi może mój wielki kanał na YouTubie, to wie, że troszeczkę skrytykowałem ostatnio bardzo popularnego w sieci Mercedesa C43, bo generalnie bardzo dużo powstało tych wersji. Kiedyś były tylko 63, 65, a teraz mamy 43, 53, 53 coś i już... Tak, no ja wiem, no, ale dla każdego coś miłego. Inaczej się to, ja nie chcę wchodzić, ale to 63 to są tak naprawdę, AMG, a reszta to jest Speed, fotomontaż, 30 000 więcej. No, wiesz, no, tak samo jak Opel wraca z marką GSI, która z GSI nie ma nic wspólnego, no i wiesz, no po prostu... Tak, bo chyba teraz Astra i pierwsza była Insignia, nie? Tak. Corsa w ogóle pierwsza chyba wychodzi teraz GSI nowa z tą mocą. Znaczy nie, już na pewno pierwsze wskrzeszenie była Insignia teraz. Tak? Insignia jest, widziałem, że chyba Astra, a o Corsie no, będzie trzeba doczytać. No dobrze, ruszamy dalej. Słuchacie Autoironii w Radiu Afera i co? Czas na podsumowanie chyba targów w Paryżu.
tak sobie myślę. Które się rozpoczęły 4 października, więc no było trochę nieobecnych, było parę marek, było trochę jakiś tam premier, między innymi właśnie to BMW serii 3, co przed chwilą wspominaliśmy, to według mnie jest chyba taka, przynajmniej dla mnie, jedna z większych takich nowości. Tak szczerze, jak tutaj przeglądam wszystkie artykuły gdzieś w internecie, to wszędzie na, jako pierwsze zdjęcie jest właśnie trójka wrzucona. Znaczy, no wiesz, nie ma się co dziwić, nie? To jest jeden z takich bardziej popularnych, powiedzmy, aut, nie wiem, klasy wyższej, tak? Takich właśnie. Golfie, gdzieś po Passacie, no pewnie jakby była nowa generacja Golfa, która pewnie by jakoś nie wniosła super jakiejś nowości swoim designem i tak dalej, ale też pewnie byś miał na wszystkich portalach Golfa, bo mimo wszystko Golf jest zawsze na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ranking sprzedaży na naszym kontynencie. Tak, ale to już wiesz, siłą rzeczy po prostu ludzie są przyzwyczajeni do tego samochodu i tyle, nie? Tak to wygląda. No tak to wygląda. Nie wiem, czy to źle, ale no tak jest. Chociaż jak zawsze wiem, że może będę monotematyczny, no, na przykład ja się cieszę, że na przykład jak tu przyjeżdżam do Poznania, czy chociażby do Warszawy, to widać na przykład, że macie salony na przykład Lexusa i nie, jeździ trochę u was. Już tych samochodów zdecydowanie jest więcej. Tych bardziej premium. Jest, na przykład jeżdżą nawet GS, a tutaj widziałem, gdzie u nas ciężko spotkać takie samochody. Znaczy, no nie ma co ukrywać, jeżdżą NX-y, takie mamowozy, jak ja to mówię, E4X, tak. I kogo nie było na targach? Volvo, Forda, Volkswagena nie było na targach w Paryżu. Volkswagena nie było? Tak, czytam. Proszę, to tego nie Volvo, jest. Ford i Volkswagen, trójka największych nieobecnych. No... Oni chyba już nie muszą. Mówisz, że aż tak? Oni mają po tych wszystkich aferach już nie muszą? Oni mają już stałych klientów. No nie wiem. Nie, no trochę tak to wygląda, no ale jednak szkoda. No wiesz, no nie mieli nic na ten rok tak naprawdę przygotowanego. Co mi się rzuciło w oczy, to 504, nie? Coupe w konceptkarze. Stara 504, no to jest jednak już trochę legenda. A tutaj, wiesz, wychodzi elektryk, 504 Peugeot oczywiście, 460 koni mechanicznych, 800 Nm od samego dołu, także naprawdę jest robota. Do setki 4 sekundy, prędkość 220 km na godzinę, oczywiście ograniczona elektronicznie. No i baterie o pojemności 100 kWh, czyli 600 km prawie, że na jednym ładowaniu można zrobić. A wiesz, to jest na razie koncept karty. Taki bardziej pewnie, żeby przyciągnąć. No ja osobiście na przykład jak widziałem relacje, no ja nie wiem, ja nigdy po prostu odkąd się interesuję gdzieś motoryzacją, nie byłem fanatykiem tych konceptów. Wiem, że dużo osób się nimi no jara. Dużo tak naprawdę z tych konceptów przechodzi gdzieś tam do seryjnej produkcji. Znaczy ja nie mówię, są fajne na przykład teraz nie pamiętam, jaki to był dokładnie BMW nazwało, ale to było coś w rodzaju takiego konceptu 2002 Turbo, jakieś 2002 Hertigę, tak. Coś tak, nie chcę się skompromitować tutaj. Zaraz ci powiem. Ja widziałem je w muzeum BMW, będąc teraz w Monachium. No. Czyli zaraz sprawdzimy, jak dokładnie się nazywało. Ja sprawdzam. Tak? Tak. To się nazywało BMW 2002 Heritage. Tak. Więc no to jest naprawdę fajny, może dlatego, że gdzieś, tak jak ktoś się interesuje Peugeotem, to może sentymentalnie będzie mu bliżej do tamtego konceptu. No tak, i on wiesz, i wygląda jakby stylistycznie, nawet jeśli chodzi o same elektryki, Peugeot poszedł w tę stronę, to mogę zdecydowanie powiedzieć przewrotnie, za popularnym politykiem, no Peugeotie idźcie tą drogą, nie? Tak szczerze powiedziawszy. A jeśli chodzi o Peugeota, to w ogóle 508 SW też jest, Tak, SW. Ładna. Teraz, znaczy domyślam się, no mam nadzieję, jak Peugeot PR słucha, pewnie niedługo będą udostępniane dopiero wersje, to są chyba sedany, czyli liftbacki, teraz tego i 508, bo widziałem gdzieś tam już jest jedna jakaś tam wersja zarejestrowana u nas, więc no jestem bardzo, bardzo ciekaw, bo akurat jeździłem poprzednią generacją, zanim zeszła i naprawdę byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym samochodem. Znaczy może on był już taki trochę oldschoolowy, co mi się podobało, miał dużo przycisków, ale mimo wszystko można było go śmiało porównywać do chociażby na właśnie tego Passata. No niestety ja nie lubię tego porównywać. Ale za każdym razem porównujesz do Passata. No ale niestety, wiesz... No to jest w Polsce trochę wyznacznik. Znaczy się...
No nawet nie w Polsce. Chcę obiektywnie, no niestety trzeba patrzeć na statystyki. Tak, no, gdzieś te statystyki pokazują lidera, a na przykład patrząc na chociażby, nie wiem, zaciskając zęby, jak mogę lubić i nie lubić Passata, to trzeba przyznać, że naprawdę to jest dobrze jeżdżący samochód. Jest, jest. A czego na przykład nie mogę powiedzieć o Talizmanie. Talizman na przykład Renault mi się strasznie podoba. Ale co, rozmemany jest po prostu. Ale kurczę, no ten samochód, jakby on jeździł tak dobrze, jak wygląda, to mielibyśmy fantastyczny samochód. I tak był zrobiony w środku. A co, jakość? Nie, niekoniecznie. Jakość spasowania amerykańska. No, kontrowersyjna. Kontrowersyjna. Jedyna bolączka tak naprawdę tych samochodów, mówię tutaj o 508, no to jest no silniki, nie? No, wiesz, 1.6, PureTech o mocy 180 lub 225 koni mechanicznych. No właśnie 1.6, nie? Właśnie to kolega samo... się ostatnio pytał, czy będę miał gdzieś tam na testach. No i niestety, co tam będzie, tak, 1.6, tak? 1.6, wysokoprężny. 1,5 litra HDI 130 koni. I 2.0 HDI. Lub 2.0 HDI 160, 180 koni. A benzyniaki to na pewno będzie ten 1.6, nie wiem, THP, czy jak to tam jest, ten taki na jednej turbinie. Nie wiem, no... Chyba będzie ten 1.6 THP, no bo chyba już tego 1.2 tam nie wrzucono. Nie, nie, no jest z tego, co tutaj czytam, no to jest benzyniak póki co jeden tylko, nie? 1.6. 1.6 PureTech. No, no tak, no okej, okay, no dobra, no, no to no. PureTech, przepraszam. PureTech. Bo już raz mi się dostało, że powiedziałem THP. Nie, nie, PureTech. PureTech. Wiesz, ładnie brzmi, nie? Ale powiem ci, że... No nie, i to... I to jest bolączka, no bo te samochody są tak naprawdę duże. No niekoniecznie ciężkie. No, no mamy wiesz, przykład, te... znaczy się akurat faktycznie przyznam szczerze, że Peugeoty... No. Mają dobrze naprawdę zbalansowane te silniki. Ile one wytrzymają? No niby wytrzymują te 1,2. Ale to są przygotowywania, to jest produkcja samochodów tylko po to, żeby wziąć je w leasing 2 lata i tak, je wrzucić. Tak, ale no okej, okay, no, jasne, niestety. Ja rozumiem to, tylko wiesz co, są naprawdę... Już nie ma takich gasterek. Ja wiem, tylko są naprawdę mocne, relatywnie w miarę mało palą i naprawdę jest spoko. Na przykład Renówki z silnikami tymi 1,2 TCE, no, no, 1,6 no. TCE w Talizmanie, 200 koni, 200 koni. No już pomijam, że to nie ma nic wspólnego z 200 koniami no, kiedyś, ale no. No ten silnik pali hektolitry, nie jedzie, jest głośny, no, a naprawdę w Peugeotach są te silniki, no, jest to poziom, gdzie już niemiecki, według mnie, mogą konkurować. Chociażby 1.2, ten taki trzycylindrowy. Trzycylindrowa naprawdę fajnie chodzi. No, czym my jeździliśmy? Jeździliśmy Astrą kiedyś, nie? Litrową, tak? Jaką litrową? Litrową Astrą chyba jeździliśmy. Na chwilę mieliśmy... Gdzieś tam pojechaliśmy pod stadion, nie pamiętam. Ale co, z tobą miałem tak, taką czarną? Tak, tak, tak. No to ta, nie, no to ta czarna wiesz, to było 1.6, 200 koni. To było 1.6? 1.6, 200 no, koni. Ale to też bolało, nie? To wiesz, to nie było dobre. To nie było dobre. To nie było, to dobre, nie było właśnie, dobre. Tak samo, a zresztą, wiesz, samochody dzisiaj są 0-1-kowe i niestety to boli, no. Niestety. No mój samochód ma 28 lat i jeździ. No i właśnie dlatego lubię starą motoryzację. Z jednej strony po prostu dlatego, że na tą sobie mogę pozwolić, jeszcze nie tą klasyczną, ale wiesz, a z drugiej strony właśnie to jest... obcujesz z tym samochodem i po prostu jesteś, nie? Jakby, no musisz trochę z nim walczyć. No jasne, fajnie jest przyjechać nowiutkim samochodem z elektroniką, który sam ci wjeżdża na łuku autostradowy i tak dalej, ale... No, albo lubisz się przemieszczać, albo lubisz prowadzić, nie? Ale jak coś ci się już popsuje, no to niestety, no już komputer i nic więcej. Już nie zrobisz tego z panem Kaziem w garażu. No, otóż to. Otóż to, wiesz, są plusy i minusy, ale właśnie tak myślę, że aż sam jestem zaskoczony swoim pięknym podsumowaniem, albo się przemieszczasz, albo prowadzisz samochód, no i tyle, nie? Czyli BMW podsumuje jak moje nowe ramki na tablicę BMW Radość z jazdy. Otóż to. Słuchacie Autoironii w Radiu Afera i ojej, zbliżamy się trochę do końca, ale myślę, że jeszcze trochę porozmawiamy. Słuchajcie, hot hatche. Temat od zawsze na topie, od zawsze gorący i akurat tak się składa, że w przypadku Kamila aktualny. No tak, hot hatche dzisiaj to jest tak... coś wstydu, nie mam kasy, stać mnie na leasing, chcę coś szybszego, albo jak przekonać żonę, żeby kupić sportowe w miarę auto kombi, ale nie ma być to Golf czy Passat. No to hot hatch to nie kombi.
No, tu jest właśnie kontrowersyjna sprawa, bo może zacznijmy od tego, co testowałem. Zanim przejdziemy do takiej super oczekiwanej premiery, to może troszeczkę takich dziadków już rynkowych, chociaż według mnie bardzo fajne samochody. Czyli miałem okazję tutaj w ogóle, jeżeli, bo tutaj jest centrala Volkswagena, jeszcze raz im podziękuję. Naprawdę super pomysł na taki wakacyjny park prasowy, że taki roadshow. Mhm. Tutaj nie wiem, chyba koledzy z Poznania też mieli, że można było odebrać te samochody tam na ponad jeden dzień z naszych salonów lokalnych. Były to normalnie samochody prasowe, więc naprawdę duże podziękowania i miałem akurat okazję sprawdzić w ten sam dzień Cuprę ST 300 4 Drive, czyli z Haldexem, i to właśnie jest tylko w nadwoziu ST, czyli kombi, no i Cuprę R limitowaną wersję. O tej limitowanej zaraz powiem. No i właśnie mamy, słuchaj, mamy kombi, czyli samochód, no... On wygląda fajnie. No, wygląda fajnie. To się masz tak samo Golfa R variant, to jest to samo. To jest odpowiednik. No, to jest samochód bardziej taki, że faktycznie jeżeli... Baza jest fajna, coś hatchbackiem i do tego masz tak, po prostu no to jest tyłek, fajny nie? samochód faktycznie, jeżeli chcemy odwozić dzieci do szkoły, a chcemy gdzieś sobie trochę przycisnąć. No. Faktycznie przyznam tak, skrzynia DSG, jeżeli ktoś chce po mieście trochę pojeździć, to jest no, kapitalna. Mhm. Później co my tam mamy? No, nadwozie kombi, siłą rzeczy, dzisiaj wszystko jest przystosowane, jakieś te izofiksy i tak dalej. No i już możesz fotelik założyć. No nie? Druga sprawa jest taka, że to co powiem w Seacie naprawdę adaptacyjne zawieszenie działa fantastycznie, w sensie no, jest to idealny samochód na daily. Robi się twarde, ale też normalnie jest bardzo fajnie, przyjemnie, komfortowo. W ogóle te wszystkie aktywne systemy, począwszy od wspomagania kierownicy przez zawieszenie, tak. Super, nie? Tylko na przykład widzisz, no mnie może nie wiem, może jeszcze powinienem dorosnąć, bo na przykład moim kolegom się podobał ten samochód. On ma jeszcze oczywiście, nie dodałem napęd na cztery koła dołączany, ale mieliśmy też Cupra R i tam jest tak, manual, oczywiście jakieś dodatki za 30 tysięcy karbony, ale to tam pomijam ten fakt, bo to jest wersja limitowana, ale tak, skrzynia manualna, no napęd na przód to robiło trochę taki efekt, że ten samochód taki narwany był, bo tam nie było... No jak to odchodź, nie? No, tam nie było mechanicznej szpery, no ale samochód dawał o wiele większy banan. Jak dla mnie manualna skrzynia była fajna, no i samochód jak najbardziej nadaje się do jazdy na co dzień. Jeżeli tu miałbym polecić, no to Cupra jest faktycznie, bo tutaj właśnie przechodzę do kolejnego samochodu, który testowałem, czyli Megane RS w wersji Cup, czyli jeszcze sztywniejszej, manualna skrzynia biegów, ale tam już mamy na przykład szperę mechaniczną Torsen i to czuć przy starcie, że ten samochód nie buksuje. Coś, co dzisiaj już jest tak naprawdę, odchodzi trochę do lamusa niestety, nie? No tak, no dzisiaj już wszystko jest elektroniczne, nie? Te szpery, nie wiem, to są XDS, teraz nie, się... Wiem, ten, ja ale nie w każdym razie Volkswagen ma te swoje takie nazwy. No pojęć na to, że to jest, no i Megane ma jeszcze 4Control, tą tylną oś skrętną. Samochód fajnie jeździ na torze, jest naprawdę dziki, tam w moim teście, jak to znajdziecie na YouTubie, zobaczycie, tam mam parę zastrzeżeń, jeżeli chodzi o pracę tej skrzyni. No ale właśnie tutaj jest ta generalna różnica, że jak pod koniec właśnie sierpnia jeździłem Cuprą R, wcześniej RS-ką, Meganką, kurczę, no jednak mimo wszystko aż takim starym dziadkiem nie jestem, ale już ta wersja Cup na co dzień, koledzy się właśnie pytali, byś jeździł na co dzień? I ja tak, tak, ale tak wiem, że nie, no... Trochę już twardy ten samochód jest, nie? Za twardy. Znaczy się, powiem ci tak, myślałem, że może tyle, nie podoba, co, że może nie tyle taki... co ja jeżdżę tak na przykład do 10 tysięcy, czasami nawet mniej zrobię samochodem. Okej, mógłbym mieć taki samochód do zabawy, ale generalnie no nie wyobrażam sobie, jak miałbym tym samochodem jeździć na co dzień, odwozić dzieci, robić jakieś większe dystanse, to Cupra tutaj jest kapitalna. Mhm. No nawet nie poczujemy, że jedziemy jakimś sportowym samochodem. Jak trzeba, to sportowy tak, jest. Oczywiście. Nie? Dlatego, tylko że tutaj odchodzimy z kolei od hot hatchy, nie? I od hatchbacków Znaczy się, bazowo. No wiesz, no możesz mieć Cuprę w zwykłym hatchbacku. Ja rozumiem, tylko teraz do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że fajnie jest mieć na przykład E-klasę kombi Mercedesa 6 litra. I wiesz, i wtedy masz fajne daily, robię cudzysłów, słuchajcie, ręką, bo na takie daily też trzeba mieć trochę pieniędzy, ale wiesz, i wtedy fajnie się pobujać i odwieźć dzieci do szkoły, nie? No, ja mam nadzieję, może są szanse, że będę miał w listopadzie fajne daily, jak może kiedyś mój portfel się powiększy, będą większe zarobki z YouTube'a, to Lexus LC500, to będzie, myślę, dobre daily. Jedno z nielicznych coupe, które mógłbym mieć, nie? Ale no to zobaczymy. Ale nie ma isofixów, więc fotelika nie możesz. Nie, są z tyłu, mówisz? Jak najbardziej są, więc... O, czyli Lexus, słuchajcie, rodzinny, ukierunkowany, słuchajcie, na wiesz, na, jak to? Polityka prorodzinna. No tak, oczywiście. No tak, nie? Lexus, oczywiście. No dobrze. Lecimy dalej, myślę, co?
Chyba tak. Później porozmawiamy o trochę segmencie wyższym. Czyli F. Dobrze. Słuchacie Autoironii w Radiu Afera i co? Przechodzimy trochę wyżej. Audi A8, nowa Esa i... Czyli generalnie mój ulubiony segment F. O, każdego. I nowy Lexus LS500. Tak. Kamil, widzę, że u siebie masz na kanale nową Esę. A czy generalnie może co te samochody mają wspólnego ze sobą? To jest diesel, słuchajcie. No takiego mi dali. No, no Kamil... Tylko Lexus dał benzynę. No. Wiesz co, jeździłem w tym sezonie, właśnie zacząłem od LS-a 500. Nie wiem, no zdania mogą być podzielone. Może zacznijmy od takich przyjemniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o design, tak? Design mnie się osobiście podoba, ale rozumiem, to jest kwestia gustu, więc no nie będę się tutaj jakoś... No jest odważny design Lexusa od paru lat, to trzeba przyznać. No ale... to jest samochód, kiedy masz już dosyć niemieckich i chcesz coś innego. Coś z innym, innym polotem, No powiem tak, jakość wykonania przewiozłem, jak to teraz ktoś się... śmialiśmy z komentarza, ktoś mi napisał, fanboye BMW, czy też, którym w sumie też sam jestem, ale Mercedesa i tak dalej... Mhm. No faktycznie wszyscy powiedzieli, że jakościowo ten samochód jest na wysokim poziomie. Nawet nie miałem najbogatszej wersji, będę miał taką jeszcze na testach wersji hybrydowej. No. No jakość jest naprawdę, materiały i tak dalej, a tam jeszcze nie było tej pełnej, bo tam masz, nie wiem, tam jakieś szkła origami, takie wzory za 80 tysięcy, drewno, art deco, ale naprawdę jakość, design i tak dalej jest fajna. No tam wiadomo, ten system multimedialny zawiły jest, jeszcze jest mimo wszystko dużo przycisków, chociaż na przykład podgrzewanie siedzeń zostało ukrytych. No ale przejdźmy do takiego, no jest luksusowo, może jeżeli chodzi tak w dosłownie dwa słowa, prowadzenie, to jest samochód dla kierowcy, jak dla mnie, naprawdę jest stabilnie, komfortowo, trzyma się. Bo czyli ja nie kupujesz tego samochodu, żeby być wożonym? No ja myślę, że w tej najbogatszej wersji, gdzie są masaże w ten, myślę, że też, ale no faktycznie jest samochód bardzo fajnie, bo zaraz powiem ci o następnych samochodach, tutaj jest kapitalnie siedzi, no nie jeździłem jeszcze nową serią 7. No. Z pewnych przyczyn, no tutaj dla mnie i dla kolegi jednego też, no BMW Centrale cały czas nam odmawia. Jesteśmy zdziwieni, no ale cóż, takie życie. Jesteśmy zdziwieni. Audi, Mercedes czy Lexus jakby podjął to wyzwanie i dał nam te samochody, więc no niestety. Nie bał się krytyki. Bawarczycy nie chcą. No nie jeździłem, bo wiadomo, BMW jest znany, ale faktycznie myślę, że Lexus jest też bardzo idealny, jeżeli szukacie samochodu takiego dla kierowcy, bardziej takiej, żeby się powozić, tak? Cruising sobie zrobić taki. Cruising to jest ładne słowo. Tak, cruising. No i tutaj przechodzimy do następnego samochodu, czyli Audi A... Aha, bo jeszcze... O, jedno słowo. Najważniejsze, zapomniałem na sam koniec. W LS-ie już nie mamy V8-ki, na razie. Mamy tylko na przykład, ja miałem w LS-ie 500, miałem V6 biturbo. Silnik chodzi, no po prostu jest dynamicznie, jest przyjemnie, nie ma jakiejś turbodziury, nowy automat 10-biegowy, niskie obroty. Ale jak zawsze przydałaby się większa moc i powrót V8-ki. Kolejna para cylindrów, no wiadomo, że ta kultura pracy jest inna. No. Znaczy ja liczę cały czas, że chociaż wyjdzie jakaś wersja LSF, ale no czekamy, mimo wszystko silnik mogę polecić. O ja, ten samochód jeszcze w pakiecie F to w ogóle by robił. No widziałem takie czarne, jeszcze jest, nie pamiętam jak się nazywał, tuner naprawdę jest gangsta. No, jest, gangsta. Następny samochód Audi A8, powiem wam tak, sceptycznie podchodziłem do tego auta. Dużo elektroniki, ale łatwo ją obsługiwać, bardzo komfortowy, dużo bajerów, ale jak dla mnie ten samochód jest troszeczkę, no, fajny, komfortowy, ale tam już mimo wszystko ten samochód jest taka łajba bardziej. On jest taki, ni to się prowadzi, ni to taki jest, on jest właśnie gdzieś pomiędzy chyba tym LS-em, 7 i gdzieś później jest S-a. Dla mnie ten samochód jest taki... Spoko, mógłbym na studia nim pojechać. Jeden na uczelnię nowomeską wyjeżdżać. No się śmieję, ale mogę pojechać nim tam 1000 km, bo tam był ten diesel 3-litrowy, też jakiś ten silnik. W odczuciu no to, też nie. Ale to boli, nie? On mało, on, może tak, faktycznie przyznam szczerze, że też tak jak ty, diesel, ale trzeba przyznać, że te silniki mało palą i mają zasięgi w tych ale limuzynach. Ale kupujesz ten samochód, no i nie myślisz o tym, żeby on nie, mało palił, no wiesz o co chodzi. No nie, no wiadomo, jak ja bym sobie kupował, bo wiadomo, że kiedyś sobie kupię, no to będzie V8, nie? No.
Oczywiście w benzynie. Oczywiście, ale... Mam nadzieję, że będzie można zagazować. Gaz, słuchaj, jest... ma swoich zwolenników i przeciwników, ale tak... Widziałem Maybacha V12, słuchaj, zagazowanego w komornikach. Można? Można, no. Można, nie? Znaczy, no, tak, wiesz co, no... musiałbyś się ósemą po prostu przejść, to jest taki... Ciekawy samochód, ale nijaki. Bardziej, o, poleciłbym dla takich geeków jak na razie, nie? Okej. Okay. No i ostatni samochód, chyba też bliska marka twojemu sercu, mojemu czyli Mercedes. Tak, otóż to. I to jest, powiem wam, samochód, na którym też bym się bardzo zastanawiał. No, on jest tak majestatyczny. No, Esa to jest po prostu ikona sama w sobie, ta gwiazda. I powiem wam, tak jak w moim już jest filmiku, prowadzi się fajnie, nie jest taki kanapowóz. Naprawdę nie jest to kanapowóz. Tylko no jedyne co z tymi Mercedesami, czy ogólnie niemieckimi samochodami, trzeba je dobrze skonfigurować, żeby tam nie było jakichś niedociągnięć, czy atrap i tak dalej. No bo masz możliwości bardzo dużo, nie? Ale no, fajne samochody, bardzo fajne. No zobaczymy, jeszcze czekam na siódemkę, żeby przetestować. Ale powiedz mi, S400D, to dobrze czytam, że to jest 3-litrowy... Co to jest za oznaczenie? Bardzo dobrze, 3-litrowy, ale nie V6, tylko już R6. Powrót do rzędowych szóstek, z których jest znany na przykład BMW też. Wiesz co, no silnik fajnie się odpycha, a jakoś nie czuć tego, aż nie wiem, diesla klekotu bym to nazwał. No jest zasięg, faktycznie to mało pali, ale tak jak mam tutaj kolegę, który też jest bardzo, bardzo dużym sympatykiem, no powiedział, że te wersje teraz jest S560 4.0, tak. To taka słabsza wersja za AMG, nazwijmy to, to one bardzo mało palą. Ludzie chwalą, że one naprawdę w mieście tam lekko ponad dychę i tak dalej, nie? No wiesz, no to spalanie cały czas spada, nie? No tak, tam są te systemy odłączania tłoków i tak dalej. Tak, tak, no otóż to, wiadomo, że tego nie robisz manualnie, ale to się dzieje. No ale poza tym tak sobie myślę, że jakbym miał ich, te trzy samochody, o których porozmawialiśmy, ułożyć stylizacyjnie, które mi najbardziej leżą, to myślę, że chyba i tak mimo wszystko dałbym Lexusa na pierwsze miejsce. Jest. Jest mi przykro z tego powodu, ale tak jest. Na drugim miejscu rzuciłbym Mercedesa, no bo jednak no jest majestatyczny. Wiesz co, no z Mercedesem to jest tak, ja może tylko dodam, bo ja zawsze lubię takie małe wtrącenie, jak ja to widzę. No Mercedes to jest taki, że wiesz, jeszcze najlepiej wersja S3 63. No. I wiesz, wychodzisz w koszuli, jeszcze najlepiej z firmowym logiem, Rolex złoty. To jest taki samolot, od którego po prostu bije prestiżem na odległość, bije, nie? No niestety. No mimo wszystko bez gwiazdy nie ma jazdy, nie? A Lexus, no to jest marka dla indywidualistów, ale... Jak Saab 9... Nie, ale naprawdę myślę, że wszystkie samochody są bardzo dobre i można nimi na studia dojeżdżać, więc polecam studentom. Na studia, okej, okay. Polecam bo pewnie studentom. Dużo studentów nas słucha. Tak, tak. A Audi A8, jak dla mnie, taki jeszcze trochę dziadkowóz, no tak niestety wygląda, no. Jestem chory na ten samochód, fajny i wszystko, ale chyba tylko dlatego mi się podoba, że jakby mam jakieś tam klasyczne zboczenie. Najlepsze limuzyny, może podsumuję tak od siebie, najlepsze limuzyny, jak dla mnie, takiego segmentu F, który bardzo lubię, no to są gdzieś takie lata 90, w sensie E38, tak. LS400, tak. Audi A8 D2, chociażby z filmu zawsze Ronin powtarzam, i co mieliśmy, tak, no i Esa, legendarna Locha Czołg W140, no oczywiście, no wiesz, zresztą no, też jeździłem na moim kanale, widziałem, ale to były takie lata, gdzie producenci po prostu już jakby osiągnęli pewien pułap i mam wrażenie, że wtedy po prostu mieli dosyć pieniędzy, normy spalin nie były wyśrubowane i wiesz, działo się. Znaczy też te samochody, troszeczkę już granica między ich właściwościami z nimi jest widać, ale to nie jest już taka katastrofa, jak jeździłem E38 czy E32 nawet, no. A W140, gdzie to jest w ogóle... No wiesz, on płynął, no. Chociaż wiem, że zaraz ktoś powie, że się nie powinno, bo tam w filmiku jest, że bo do BMW to w ogóle jest tylko Mercedes S i dalej nic nie ma, to w ogóle nie ma konkurencji. Słuchajcie, zakończymy, myślę, tą piękną sentencją, bo 19 się zbliża, mamy tak naprawdę 3 minuty do końca, rozgadaliśmy się. I tak co? Bywa, jak dwóch facetów gada o samochodach. Tak. Jeszcze jakby piwo przynieśli, to w ogóle. Tylko wtedy pamiętajcie, nie można prowadzić po alkoholu. A tak, nie? To nie wolno. Tak, nie tak, wolno. Tak. No i wtedy właśnie potrzebujesz tej eski, żeby cię ktoś odwiózł do domu. No albo Uber, a nie, bo nie wiem, czy to legalne. Nie, nie możemy, słuchajcie, nie ten. Nie. Żegnamy się. Dawid Trzybiński był z wami. I ja się z wami żegnam. Kamil Motokami 94 Nowicki. Pozdrawiam fanów, jak zawsze. Patrycja Walczak nas realizowała. Jakąś piosenkę chyba wam puścimy. Pobawcie się. Na razie. I cześć. Dalej.
O motoryzacji niekoniecznie tej znanej z kolorowych magazynów. Zmotoryzowanych podróżnikach. W motorsporcie dla każdego. Garażowych wzlotach i upadkach. Ze zmrużonym okiem opowie autoironia. W każdą niedzielę o 18:00.